Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Diabeł i zapraszam was do oglądania kolejnego filmu na moim kanale, moi drodzy. I dzisiaj mamy kolejny odcinek ze Spora na naszym Friendlosie, czyli na bardzo przyjemnej planecie, na której gramy Zenonem, który jest wegetarianinem, weganem, tak? Czyli jest jeszcze bardziej dziwny niż wegetarianie. Przepraszam, jeśli kogoś uraziłem, ale nie rozumiem. No ale cóż, zacznijmy grę naszym roślinożercom. Zobaczymy, jak nam to pyknie teraz. Jeszcze mamy fazę komórki, także sporo przed nami do zrobienia jest. Zobaczymy, jak będzie sam Zenon wyglądał. A nie, już przeszliśmy fazę komórki. No tak, dorobiliśmy mu te nóżki. A no tak, Pyrtlosa mamy tutaj, Pyrtlos. Dobra, kumpel, idziemy się zaprzyjaźnić z jakimiś innymi tutaj tymi, co? Żyjątkami. Co to? Odkrywasz nowy element! Tylko pomyśl, jakie wspaniałe rzeczy można by znaleźć w jeszcze większych stworach lub szkieletach. O, jare, jare! Oki, oki, doki. Czyli tak. O kurwa, kopłem kogoś jajko. Wow, to jest owoc, który będziemy jeść, bo jesteśmy wege. Pamiętajcie. Musimy mieć pindola, bo każdy wege jest z dużym pindolem. Podobnież. Nie wiem, tak mi się wydaje. Dawaj te wszystkie owoce. Kumpel, zaraz będziemy się zaprzyjaźniać tutaj zresztą. Ty dostajesz teraz jakąś ciągłą kurwa za to, czy tak? Ja pierdolę, zjadasz i nic nie dostajesz. Ło, ło. Pekacz. Elo. A to kto? Spotykasz nowy gatunek. Chcesz, by został twoim wrogiem lub przyjacielem. Wybierz odpowiednie nastawienie i warknij na swojego nowego sąsiada lub zaśpiewaj mu. Widzicie, że mu zaśpiewamy. Równość polityczna na świecie. Go, śpiewanie. Elo, kurwa. No chodź tu. Śpiewanie. Dobrze, że masz tylko śpiew, bo ja również mam tylko śpiew. I co, we friends? Why can we be friends? Dobra robota! Zwycięzca otrzymuje nagrodę! Jesteś na dobrej drodze do rozwinięcia większego mózgu i inteligencji! Gratulacje, drogi Zenonie, weganie! Udało ci się osiągnąć nowy szczyt dna! Let's go! No chodź kurwa, chcesz się, nie wiem, przytulać? Śpiew! Już udało ci się wywrzeć pozytywne wrażenie na tym stworze! Nice cook! A ty kumpel co, chcesz się dotykać może? Czym ty jesteś? Zaimponuj! Ołk! Z ślimakiem, takim trochę z downem, no ale cóż. Może pośpiewamy? Wiecie? Tak się wyrywa dupę na ziemi. Dobra, chodź tu. Mamy oczy nowe. Zenon, przydają ci się oczy, prawda? Oczywiście, że oczy ci się przydadzą, bo oczy to bardzo, bardzo ważny element życia potworzego, jak i ludzkiego, każdego życia. I zaśpiewajmy tobie również, pani ślimak. No tylko jeszcze weźmiemy do party, nie? Tylelelele! Dziękuję, dobranoc! Ajajaj! Zapapa! No kurwa, nie leć w kółko, o! Weź se, podnieś, dobra, musimy jeszcze jednemu ślizgusowi zaimponować! Dostaniemy 25 DNA za fre! A czy nie za fre, bo dostaniemy coś to zrobić, nie? Uuu! Pośpiewane, dziękuję, do widzenia, znać partnera, hello, yo, ma partner? You need to find some partner. Czy ty będziesz chciał ze mną iść na przykład, tak sobie pośpiewamy razem, co? Grzesiek, cześć! When we be friends. Ślizgusy są twoimi sojusznikami, możesz teraz leczyć się w ich gnieździe, okej, okay, spoko. No to nice. Znajdźmy jak... Co to kurwa się wyjebało tutaj, proszę bardzo. Nie, nie, nie jedz, nie jedz, nie jedz! Fuj mięso! O, cześć! Gosia! Faki, faki? O nie! Let's go! Węgorz! Dobrze! Gocha, gocha! 3 złote. O! Go... Bardzo mnie irytuje to, że moja partnerka ma również pindoka. I to kurwa, ja składam jajka, posiadając tu największego pindola w wiosce. Nieźle. Całkiem nieźle. Fabryka stworu, masz do dyspozycji nowy tryb gry, próbę generalną. Fakt jest, próba generalna. Przydałyby ci się jakieś ręce, kumpel, nie?
To tak. To już nam zwitka tak zwane. Hehehe. Coś tam. Coś nam zabrało. Ty jesteś bardzo, ale to bardzo nieagresywnym gatunkiem. Chociaż będziesz musiał się czymś bronić, panie Zenonie. Więc coś ci, panie, zaraz wymyślimy. Tego najpierw będzie trzeba jakieś kończyny ci dodać. Jakieś takie dojebane, nie? Takie chytaki, okej. Dobra, panie, na razie będziesz miał tu ręce. O, takie, no, nie za ten. O, no i quality entity. Nawet okej, poczekaj jeszcze, zaraz ci coś wymyślimy. Tyro tak. Trzy paluchy ci starczą? Chyba git, nie? Takiego czegoś to my nie chcemy. Cios jedynka, to wszystko ma jedynkę, nie? Cios, także spoko. Poza. No chodzi nam bardziej o pozytywne. Dobra, to masz pozę też dodatkową, więc fajnie. Dobra, niech tak zostanie. Mamy dodatkową pozę. Śpiew mamy, mamy pozę. I coś jeszcze by się nam przydało. Taniec. Taniec by nam się przydał. Palcochód. O kurde. Dobra, wybierzmy coś innego. Ale to paskudne gówno jest. Giczołas. Kopytka może jakieś, co? O, albo płazoidy. O, hopsa. Tylko trzeba ci jakieś dać takie. O, takie, o. Zenon. Albo te kulasomaty. Kulosomaty. Też są ładne. To trzeba większe ci zrobić, nie? Ci łyda urosła nagle. Kurczę, Zenek. Bardziej o to chodziło. O, tylko trzeba ci zrobić tak i cię podnieść trochę. O, no i od razu, chłop, jak widać, że się wygiąłeś trochę na tą stronę. O, tak ci dupsko wypnimy. O, brzuszek wystaje. Pindol zwisa. Po prostu idealny człowiek na podryw. Tego potrzebujemy w naszej okolicy. Wąsy u Cthulhu rosły jak dzikie. Mamy bardziej ludzkie oczy. To mi się podoba. Zenon zawodowiec tak zwany. Mamy urok na poziomie pierwszym, który nam się przyda. I zdajmy ci to pod pachy, nie? O. Ten, tam mam płetw, bo te skrzela pod pachami. O, bo zróbmy ci, nie wiem, uszy takie, bo... Proszę bardzo, Zenon z uszami. Bo trzeba te uszy bardziej w tę stronę tak szczelić, o. Czekaj. O. Proszę. Fajne uszy? No, gitara się ma. O, proszę bardzo. Przekręcę za go? O, no i nice, nie? Wyglądasz jak debil troszeczkę, no ale taki był zamysł ogólnie. Także nie przejmuj się, Zenon. Nawet debile mają miejsce w tym świecie, także Zenek. You pretty boy, I like you, twoje oczy. Nic ich nie zaskoczy, jak tak na nie patrzę. Wow, no, Cthulhu, jak się patrzy. Trochę to... Zróbmy tak. No i pięknie, jakieś nosa byśmy ci dorobili jeszcze, to by było w ogóle. Quality entity. Chociaż wydaje mi się, że na ten moment powinno ci starczyć wszystkiego, tak, nie będziemy przedłużać. Zenon, piękny człowiek, roślinożerca, prawdziwy wegetarianin, którego ludzie szanują, to się ceni. Oplułem się, tfu. O, jakiś ty śliczny. O, panie! Piękny. Ło, wow, no i mamusia jaka dumna, chodź, o te pośladeczki, prawdziwe pośladki. O, coś tu bączkę jeszcze poś... Co, musisz mi uczyć tańczyć? No to już się dosyć. Like this shit? Like this shit? Mamacita? I'm so pretty boy! Proszę bardzo, poza jakaś? Tylelele! No, mamy! Look at me! O, nie, 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 nie agresji, stop agresji. Mamo, nie ucz mnie. Nie ucz mnie tego. Bo kurwa, dyszki tak mam jak Sebastian? Dobra, mam. Proszę bardzo, skoczyło. No. Cze. Podstawowe kroki czaczy. Tego nikt nie wytłumaczy. O, mam duże stopy. One dadzą mi kłopoty, bo... No, przepięknie ten siusior wyglądał w mojej mamy. Mogę iść panować nad sytuacją. O kurwa, urosłem.
Przepraszam, mamo, czy to normalne, że trupy w tej okolicy tak sobie po prostu leżą? O kurde, szybki jestem dosyć, myślałem, że będę wolniejszy. Cześć, to są gruszkowce, tak zwane płatniki. Idź tam, słabsza raso. Chcesz dotknąć moich jajek? Może pindolka, co? Dotknij. No weź no. Weź no dotknij. Cześć, mogę cię tak zawieźć gdzieś? Cześć. W tę stronę idziemy. Andrzej, chodź ze mną na piwo, chociaż raz. Zapraszam. Dziękuję bardzo. O, Boże, to owoce. Om nom nom. Jakie pewne piękne jabłko. Coś tam. Siema, chłopaki. Mamy jakieś troszeczkę bardziej rozwinięte cywilizacje, nie jakieś pierki? O, no i masz. Proszę bardzo, chwilę. Za chwilę będziesz mój, kumpel. Łoś ty, skurczygnacie, jakiś ty duży. Wanna dance? I don't wanna dance with me. Za poza, proszę bardzo. Zjebałem, to nie była poza, to był urok. Uuu, pojebałeś się coś. Nie. Proszę bardzo. You like this shit? Widzę, że się podoba. Nie! Chyba coś pojebałem jednak. Dobra, nie denerwuj się, Andrzej. Bo nie bij mnie, ale tyś ładny. Ja chcę... I wanna be friend with you. You very pretty. No chodź, weź no. You wanna be friend with me? Nie, to nie jest to, cholera, czy ja coś chrzeniłem? No teraz pojebałem, no tak, zdecydowanie. No to było poza, no. Też używa pozy. Dobra, nie, tańcz. Dobra, zjebałeś ze mną. Ze mną jesteś debilem. No nie denerwuj się, pani mucho. Dobra, z synkiem pogadam. Przepraszam. Czy synek ma chwilę czasu porozmawiać o Bogu? Siema. Ta! Pana... Nie spierdala, ej. No, pokaż, co potrafisz. Dobra. No. Nawet się nie dogadamy, chłopaki. No i po co się denerwujesz, króliczy ryju? Chodź tu jeszcze raz. Chodź. Ostatnia próba podejścia tutaj do ciebie, kumpel. Show me what you got. No! Dobra, to mamy, proszę państwa, uroczek. Dobra! Fuck you! Chwilę. Nie będziemy się spotykać w takim razie. Zrywam z pana córką. Nie będzie takich rozmów tutaj, tańców jakichś dzikich. Siema, ziomeczki, może wy? You wanna be friends with me? Może coś tego? To był śpiew. Diabeł. Że masz pidoka! Musimy być kumplami, dobra, wróć. Chodź, śpiewanie. Jakieś, co? Mam za mały level na tamtych. Nice. O! Yeah, let's go! Zaimponowany. Jeszcze tylko dwóch. Siema, ty też lubisz śpiewać? Mam tak samo dużo pindole, także wydaje mi się, że się dogadamy. Oj, jesteś easy, jak... Nie powiem kto. Yes! Ewolucja to piękna rzecz! Ta-da! Mamy większy mózg! Mózg! Let's go! I like this shit.
Pomózgusiła, twój stwór jest teraz nieco mądrzejszy i postawił pierwsze kroki na drodze do rozumu. Zdobywasz umiejętności zachęcenia sprzymierzeńców, by wstąpili do twojego stada i pomagali ci w dalszych zmaganiach z resztą świata. Nice. Tylko tak. Przydałoby się, żeby... O, na przykład to. Co to jest? Patyczak. Elo, patyczak. Wanna be friends? Wnąż kurwa trochę jak żaba, tylko taka ładna żaba. Oh, you so pretty. You wanna fuck fucky? Co zrobisz? Dobrze. To jest za mało lewemu do ciebie pewnie, nie? Dance. Teraz masz do mnie do pokazania? Obserw mnie. Aj, ty gnido, dobra. Już mam za mały poziom, żeby się z wami dogadać, chłopaki. Ale gdy będzie nas więcej, to może będziemy mieli większe szanse na to, żeby się z wami dogadać. Osob sram, niestety, chłopaki, potrzebuję kogoś z mojego stada. Bosia! Jest może Patryk? Potrzebuję Patryka, żeby ze mną poszedł. Najpierw wezmę te kości. Patryk! Patrysiu! Kurwa, gdzie ty jesteś? Where is my stado? Patryk! O, jest Patryk. Cześć, Patryk! O kurde, to Zenek, V2! Cześć, tato! Mał gatunku Zenek. Ho, gocha. Złote, chodź. Nie, nie chcę. No nie! Don't fuck with her. Chcesz pozę? Look at this pose. Bitch. I teraz będziesz moim kumplem? Ogólnie zauważyłem, że jesteśmy chyba troszeczkę wielopłodni. Witaj przyjacielu, też do nowego stwora, do twojego stada, lalalala. Okej, okay, chodź, bo ty jesteś mi potrzebna teraz. Zosia, chodź ze mną. Zosia o imieniu Zenon. Młody, zostaj w domu. Musimy z matką załatwić parę spraw na mieście. Idzie do domu. Dziękuję. Idziemy obgadać parę sprawy z sąsiadami. Ho, Grażyna! Przywitam sąsiadów, witam szanownie sąsiada. Idziemy tutaj. Panie, ma pan chwilkę? O, pan chwilem jest. Ha! Śmieszna sytuacja. O, widzę, że małżonka też się znalazła. Dzień dobry, chcielibyśmy dla państwa zatańczyć. No! Wow, wow, wow! Widzę, że nic z tego. Dobra, chuj, nie dogadamy się z państwem, więc lecimy dalej w takim razie. Idziemy podbić jakiś inny gatunek. Może troszeczkę słabszy, prawda? O! Szokopanna. Może państwo nie będą chcieli się z nami bić? Ja chcę tutaj spokojnie podejść do sytuacji. Razem z małżonką przyszliśmy tutaj załagodzić sytuację. Nie ma problemu, możemy robić to, co pan. I się dogadamy? Dogadamy się jak najbardziej. Bardzo mi się podoba pańskie podejście do tej sytuacji. Państwo się nie denerwuje, może jakaś poza dla pana? Dzień dobry. Jakieś dęsy, proszę bardzo. Marzonka miała tutaj, prawda, kursy czaczy w przedszkolu. Także mam radę. Poza! No problemu, dla pana poza, proszę bardzo. Jeszcze jedna poza. Widzę, że pan bardzo lubi pozować, to mi się podoba. Teraz zaimponujmy jeszcze panu. O, dzień dobry, pan widzę tu podierany troszeczkę. Dzień dobry. Dęsy, dęsy, oczywiście. Cza, cza, cza. Cza, cza. O! O, uuu, dobra, to jakiś śpiewek też dla pana. No i dogadamy, to ja lubię, takie gatunki to przetrwają długo, proszę państwa. Ludzie niby negatywnie nastawieni, nie lubią obcych, a tu nagle znajduje się jedna dobra graszenka, która tyłkiem pokręci i od razu człowiek szczęśliwy, prawda? Chodź, graszenka. Idziemy jeszcze tu odwiedzić sąsiadów. Idziemy tutaj... królestwem. O! Jakieś negatywne podejście, jakieś konflikty. Ebebebe! Proszę się nie bić. Peace love! O kurwa. Wziąłeś gośka, uciekaj! A nie, cię napierdalasz, czy ty jesteś normalna? Dobra. Kobieta mi... Zajebali mi kobietę. Dobra, uciekamy! Uciekać! Nie pluj na mnie. Kurde, zaraził mnie. Co to za skurwa? Ślepy Oskar. Oskar! Fuck off! Dobra, to potrzebujemy w takim... O, chusteczka.
To jest jakiś silny gatunek. Strugator. O, pasowałoby się z nim zaprzyjaźnić, troszeczkę nie ukrywam. Zajebali nam gatunki. Kupelskie. O, są jakieś szokopany. Kopany, może państwo będą chcieli ze mną się przejść tutaj i załatwić sąsiadów? Co wy na to? Tak, tak! Coś podleczę u was. Cześć kumpel, potrzeba jakiegoś alfika. O, no i that's what I like. Siema. Wanna go with me? Dzikie dansy. Jakiś śpiewik dla pana, nie ma problemu. Jeszcze raz śpiewik. Co, dogadamy się? Za flaszkę! Za flaszkę pójdzie dalej. Elegancko. Dobra, chodź kumpel. Chyba do ciebie potrzebował, żeby się dogadać tutaj. Pan chwil? Pan ma chwilę? Dobra, dzień dobry. Z wami jest się ciężko dogadać, ja będę potrzebował rozwiniętej troszeczkę rasy bardziej. Będę potrzebował wyższego levela, jak ciul. No, nie da rady. Nie lubicie nas nadal. Ale te chwile będą potężne jak sam skurczywyk. Tak, trzeba się z nimi w końcu zgadać. Okej, okay, państwo jak się nazywają? Zdziobak. Siema. A jakiegoś tu alfa poprosimy. O, alfa zdziobak. Słuchajcie, ukradnę wam kości. Głodny jestem, potrzebuję owoców. O. Dzień dobry. Burp. O Boże, nie ma to jak szyszki, kora i różne rzeczy, które jedzą wegetarianie. Weganie, przepraszam. O, proszę bardzo. Widzę, że ty też jesz, kumplu. Bardzo mi się to podoba. Szkoda, że moja stara umarła. No ale cóż. Life is life. No. Cześć. Była, no dobra, nie ma problemu. Widzę, że z wami nie będzie też problemu, żeby się dogadać. To mi się podobuje. Trzeba nową działkę sobie znaleźć, kumpel. Zaraz będziemy musieli pójść do mojej wioski i dogadać się z jakąś tutaj ladacznicą. Elegancko. O Boże, za wcześnie przerwałem. Strzeniłem. Ale spoko. You wanna dance with me, no problem, bracie. Wyśpiewanko. Mek. Aj, skok. Panie alfa zdziobak. Bąc, pan. Śpiewanko, dobra, tradycyjnie widzę, zaczynamy. Bardzo, że wy lubicie tylko śpiewać, wy nie macie trochę jedną nogę, trochę przypowiedzę. Ja bym pomyślał nad wyhodowaniem drugiej. Tak, ja jeśli będziecie mi... CO?! O kurwa żabo, dobra, idę z jakimś słabszym pogadać, halo. Pogadam się? No i bez problemu! Dziubak, mam odblokowane nowe tutaj rzeczy. A tutaj like. No pasowałoby jeszcze w tym odcinku się dogadać z kimś. Z kim jesteśmy dogadani. O, są chwile, z chwilami się nie dogadamy, nie ma szans. Patyczaki, z patyczakami moglibyśmy się dogadać, spróbujmy. Chociaż może być problem. Damy radę? Nie, z patyczakami nie damy rady. To jest jeszcze zbyt rozwinięty gatunek. Dobra, chodźmy, sąsiad. Tutaj na dół, bo tu jakiś gatunek chyba, który przez sekundę wymarł. Aha. A, coś się znajdzie jeszcze. Nie ma problemu. O, dzień dobry. Strugator. Państwo są stąd może? Państwo się nie boją. Ja tylko przyszedłem. Friendly fire. Chyba się nie dogadam, nie? Dobra, nie dogadam się, ja spierdzielam. Państwo będzie się ciężko dogadać, bo państwo to tacy bardziej rozwinięci są troszeczkę, ja tutaj troszeczkę mniej. Dzień dobry! Ja będę tylko się przechadzał. O! Kość, akurat sobie wezmę. Ja państwa nie będę atakował, bo jestem wege Zenon. Człowiek, który po prostu jest bardzo friendly. I je tylko i wyłącznie warzywa. Tylko warzywa. Sam jeszcze plankton, korę. Ło, no i masz. Nie wejdzie się tu? Panie, zajęte! No we, no dawaj na górę Zenek. Ło. O, państwo nie do końca są pozytywnie nastawieni. Uciekamy! Cię
Ziomeczka! Spierdzielaj! Andrzej, nie odwracaj się! Uciekaj! No i chuj po Andrzeju. Dobry z ciebie kumpel był. Kumplu. No i zabij go. No cóż mogę rzec? Chuj mogę rzec. Bycie pozytywnie nastawionym do wszechświata jest naprawdę bardzo trudne, moi drodzy. I tym oto pozytywnym akcentem zakończymy sobie dzisiejszy odcinek przygód naszego Wege Zenona, który nauczył się dzisiaj, że nie ma co zaczynać z lepszymi gatunkami, które są silniejsze i próbują odgryźć siurka. A propos, aż siurek jest akuralnie zagrożony, szybko jedziemy do nową działkę znaleźć, bo starą nam rozszarpano. No i też będziemy czuwać, może coś wsiadać, że zabierzemy do baru. Zobaczymy jak to będzie, tak więc trzymajcie się i do następnego odcineczka. Cześć!